Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Dziś mamy dla Państwa starcie drużyn z francuskiej Ligue 1. Nice zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Bramka coraz bliżej, coś tu się szykuje. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony, spójrzmy. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Uwagę mediów, przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. On gra tak, jakby miał buty wysmarowane klejem. Piłka naprawdę się go słucha, potrafi przyjąć ją w trudnej pozycji, a potem nie stracić. Jest zwrotny, fantastycznie drybluje, dysponuje świetną techniką, przez co trudno go zatrzymać. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. Dobrze to teraz rozgrywają. Czekają, aż gdzieś rywale zgubią krycie. Verratti! Słupek, nie ma bramki, czy wybiją obrońcy. Mamy informację o bramce w meczu Olimpiku Marsylia. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Olimpiku Marsylia. Strzelcem gola jest Dimitri Payet. Popisał się ładnym driblingiem i celnie uderzył. Mają okazję wyprowadzić. Uderzenie, poprzeczka i piłka w grze. Tak, ta bramka nie mogła zostać uznana. Oczywisty spalony. Tak, tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Nikt zresztą nie protestuje przeciwko tej decyzji. Gini Wijnaldum. Mbappé. Oj, świetna teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Uwaga, czy teraz będzie okazja? I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Zobaczmy ponownie wyśmienite zagranie lobem. Piłka mija górą obrońcę. Może za bardzo się wysunął. Strzelec się spisał. Przy takim płaskim uderzeniu bramkarz najczęściej może tylko rozłożyć bezradnie ręce. Obejmują prowadzenie. Przygotowanie do spotkania przynosi owoce. Cieszy się trener, ale to przecież jeszcze nie zwycięstwo. Ważny jest wynik po ostatnim gwizdku. Prowadzą zatem 1-0. Andy Delors. I akcja zastopowana. Popatrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karne przeciwnika. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Marquinhos. Teraz Neymar. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Verratti ma teraz piłkę. Ale nic z tego, górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Andy Delors. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Uderza na bramkę. Broni to bramkarz.
a na dodatek przytrzymuje piłkę. Świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana, ale przy takim też trzeba wykonać swoją robotę. Brawo! Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. I mamy zmianę wyniku w meczu AS Monaco. Mamy pierwszą bramkę dla Monaco. Na listę strzelców wpisał się Barnes. Popisał się w tej akcji udanym dryblingiem. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Za nami 40 minut gry. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Naprawdę udana interwencja. Piłkę ma teraz Wijnaldum. Piłka zmierza teraz prosto w pole karne. Zablokowany ten strzał. Zawodnik leży na murawie, sędzia przerywa grę. Nie chodzi o sam faul, tylko żeby pilnie zaopiekować się kontuzjowanym piłkarzem. Zaczynamy teraz od rzutu sędziowskiego po opuszczeniu boiska przez kontuzjowanego. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Uderzenie, poprzeczka i piłka w grze. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Wijnaldum, Kylian Mbappé, teraz Neymar. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Czekaliśmy na potwierdzenie, no i doczekaliśmy się. Transfer tego zawodnika właśnie dopięto. I co ty na to? Moim zdaniem niczego mu nie brak, a będzie tylko lepszy. Teraz jest pora, by uczył się od bardziej doświadczonych kolegów, ale kiedyś to będzie jego drużyna, jestem pewien. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? No i nie za dobre było teraz to dośrodkowanie. I mamy podanie do Neymara, ale strzał zablokowany. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Adresatem podania Wijnaldum. Podanie do Messiego. I Messi znów przy piłce. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Brawa za interwencję. Arbiter dyktuje rzut rożny. Jest okazja, by podwyższyć prowadzenie. Muszą jednak uważać, by nie narazić się na kontrę. I mamy nowego gracza PSG na boisku. Leo Messi z rzutu rożnego. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Okazja, Leo Messi. Nie ma gola, zdecydowała parada bramkarza. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Ruben Vargas. Twarde wejście, ale bez faulu.
Neymar ładnie za plecy obrońców. Podanie Neymara łatwe do przejęcia, strata. Do Messiego. Będzie bramka! Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Kelor, Ruben Vargas. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Nicolo Barella. Atak piłkarzy PSG. Może być niebezpiecznie. Neymar. Ale może teraz będzie szansa. Znakomite wykończenie. I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz czy dołoży do tego trzecie? Cały stadion wstrzymał oddech, ale bramkarz nie miał najmniejszych szans z tej odległości. Trafia do siatki z łatwością, jak na treningu. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. No to mamy 2-0. Mario Lemina. Do końca zostało już tylko 5 minut. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Barella. Jest potwierdzenie. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Ależ okazja dla Messiego. Tak jest. Jeszcze jedna bramka. Już 3 gole przewagi. W ten sposób pieczętują zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. A Messi pewnym uderzeniem dopełnił formalności z najbliższej odległości. Komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo. Uderzenie poprzeczka.